Witam serdecznie Was wszystkich na spotkaniu autorskim online z panią Katarzyną Gacek. Brawa, jeżeli można. Uf, to ja. Tak. My jesteśmy w księgarni, tutaj z koleżankami. Niestety pani Kasia nie może być z nami tutaj, ale myślę, że to nic straconego. Nasze spotkanie jest organizowane oczywiście w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypada na dzień dzisiejszy. Jak wszyscy wiemy. Nasz projekt właśnie Kulturalny Dzień Książki, który już jest cyklicznie, już jest chyba naszym piątym już tutaj festiwalem, jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących właśnie z Funduszu Promocji Kultury. No tak, jeszcze raz witamy panią Kasię. Na początek. O, nie wierzę, widzę, że tutaj pani robi zdjęcie. Tak, wszyscy będą robić zdjęcia pani Kasiu, także będzie wszystko upubliczniane. To jest po prostu świetne. No, nie, bardzo się cieszę w ogóle, ale jakby, wiecie, poczucie abstrakcji takie kompletne, że ja sobie siedzę tutaj w Kaniach pod Warszawą, wy jesteście tam i ktoś mi robi zdjęcie. To jest po prostu prześwietna sprawa. Ale proszę sobie wyobrazić, mikrofon wyłączony, ale kamera nie wyłączona. I właśnie robię zdjęcia. Także się zakręciłam. Dobrze, to ja przynajmniej wiem, że muszę poprawić włosy. Naturalnie, tak jak na prawdziwym spotkaniu. I tak, no to tutaj panią Kasię, tak jak mówiłam, pani Kasia jest pisarką, scenarzystką, jest pani Kasia jest też psychologiem z wykształcenia. To może ja zadam pierwsze pytanie, jeżeli mogę. Myślę, że każdy jest ciekawy. Kiedy pani postanowiła zostać pisarzem, czyli jak się rozpoczęła pani przygoda z pisaniem? O czym była pani pierwsza powieść czy historia? No, to jest bardzo długa opowieść. Ja w ogóle nie wiem, czy nam się uda ją tutaj zmieścić. Bo ja nie, jakby to nie było moim marzeniem, słuchajcie sobie, zostać pisarzem. No, kiedyś jako dziecko trochę pisałam. Jedna rzecz, która mnie jakby ustawiła w życiu pod tym kierunku, to było to, że ja strasznie dużo czytałam. Ja po prostu jako dziecko, ja się nauczyłam czytać, jak miałam chyba ze 4 lata, bo moi rodzice nie mieli czasu dla mnie za dużo i stwierdzili, że lepiej dziecko zajęło czytaniem, więc mi nauczyłam czytać szybko. Ja połykałam książki i rzeczywiście teraz jak sobie myślę o tym, to było takie moje zaplecze, wiecie, że po prostu ja czytałam bez przerwy, czytałam przy śniadaniu, przy posiłkach, jeździłam do szkoły kolejką, czytałam w kolejce, w przerwach i nawet na lekcjach pod ławką, także absolutnie bez przerwy miałam kontakt ze słowem pisanym. Natomiast jakby nie powiem, żeby polski był moim jakimś ulubionym przedmiotem. Miałam takie próbki, to nawet niedawno znalazłam zeszyt w piwnicy, musiałam mieć 10 czy 12 lat i napisałam takie coś, co się nazywało, to były opowieści grozy. No i te opowieści grozy mieściły się w zeszycie, każda opowieść grozy miała swój tytuł i to, co ciekawe było, że przygotowałam tytuły, ale napisałam, nie wiem, z 10 tytułów, było, ale może ze 2 opowiadania, więc tak miałam zapał. I tam pamiętam, była na przykład tytuł Bransoleta Dusiciel i Zabójcza Lampa, to mi zostało. I miałam też przygotowany z tyłu tego zeszytu bardzo dokładnie rozrysowany plan cmentarza. I na tym cmentarzu chowałam ofiary w tych opowiadań. Także miałam tam, to były moje wprawki literackie. I potem bardzo długo nic nie robiłam z pisaniem. I w pewnym momencie mój ojciec zaczął wydawać gazetę lokalną i kazał mi pisać felietony takie, no pisałam tam wszystko jedno co, jakieś tam o życiu, o tym, jak mi się nie udało pieczenie sernika mniej więcej. I później zaczęłam pisać, po tym jakby zaczęłam pisać felietony do pani domu i tak to się wszystko jakoś układało, ale ja ciągle nie miałam, to nie był sposób na życie. I w pewnym momencie moja przyjaciółka
która ona była taką, ona właśnie strasznie zawsze chciała być pisarką i zaproponowała, żebyśmy razem napisały książkę. I my we dwie w 2007 czy 2008 roku, czyli jakieś 12 lat temu, ja już byłam naprawdę już dorosłą bardzo osobą, napisałyśmy razem taki pierwszy kryminał, to się nazywało Zabójczy spadek uczuć. No i potem, potem napisałyśmy drugi i trzeci i one się bardzo fajnie jakby sprzedały i w ogóle bardzo się podobały. I potem bardzo długo robiłam różne rzeczy z pisaniem. No. Pisałam, ja piszę też scenariusze, to pani tu, Kamila już wspomniała. Bardzo dużo siedzę w scenariuszach. Nie wiem, czy... No i słuchajcie, i nie wiem, czy widzieliście taki film jest Za niebieskimi drzwiami. To jest według powieści Marcina Szczygielskiego. Ja już napisałam scenariusz do tego filmu. Teraz się pokaże film latem Czarny Młyn, też według książki Marcina Szczygielskiego i też pisałam scenariusz. Pisałam scenariusze do różnych seriali, do różnych takich rzeczy. No natomiast jakby te trzy książki z tą moją przyjaciółką napisałyśmy dawno temu, potem się rozstałyśmy, bo już nie byłyśmy w stanie razem pracować. A potem takim przełomowym punktem to była książka, której boję się, że tak łatwo nie znajdziecie. To się nazywa Marek i Czaszka Jaguara i to jest właśnie dla młodych czytelników. Jeżeli gdzie ich chwycicie, to naprawdę wam polecam, bo to jest po prostu, no to jest petarda, że tak powiem, używając słowa, którego używają moje dzieci. To jest książka o... Słuchajcie, to jest o wyprawie chłopaka, pewnie jak widzę w waszym wieku, no może nie w pani wieku, ale w wieku tutaj większości słuchaczy. 12-letni Marek jedzie ze swoim wujkiem, który jest podróżnikiem, jadą do Meksyku. I tam mają mnóstwo przygód, bo przez przypadek przewożą coś, co chce, jakby no pewnie źli ludzie chcą im odebrać. I tam się mnóstwo rzeczy dzieje. I to była książka napisana w duecie z takim panem, Markiem Kamińskim. On jest podróżnikiem. No może tam słyszeliście, to jest taki pan, który zdobył dwa bieguny ziemi w jednym roku. Jest bardzo, często go można zobaczyć, właśnie on jakieś podróże ciągle przeprowadza. I my właściwie napisaliśmy tę książkę razem, to znaczy to był trochę jego pomysł, żeby to było w Meksyku i tak dalej. Natomiast jakby literacko, znaczy, że wymyślaliśmy to razem, ale literacko ja się musiałam z tym zmierzyć sama i napisałam już sama jakby te, no w sensie pisania technicznego napisałam sama i potem już wiedziałam, że fajnie, że piszemy dalej. Potem napisałam, zaczęłam pisać kryminały i dla wydawnictwa Znak Emoticon, które właśnie wydało Marka i Czaszkę Jaguara, wydawnictwo Znak Emoticon powiedziało, że fajnie by było, żeby wymyślić jakąś serię taką, żeby to nie miało jednego tomu, tylko mogło mieć więcej. No i słuchajcie, sobie usiadłam i no i wymyśliłam Supercepcję. Tak po prostu dwa lata temu, czy dwa i pół roku temu to się stało i no i zaczęła się historia Supercepcji. No i dzięki temu się teraz widzimy. O, tak. Tutaj jeszcze, bo nie wspomniałam wcześniej, tutaj po prawej można sobie włączyć czat. Nie wiem, czy pani Kasiu, widzę, tak. I tutaj mamy też pytania. Tu zachęcam oczywiście tutaj do wszystkich do zadawania pytań pani Kasi. Może pani też tutaj ewentualnie, tu widzę, że pan Andrzej na przykład napisał, czy scenariusz pani pisze na zlecenie, a czy potem szuka odbiorcy, producenta? To jest bardzo, to sobie zostawmy na później, bo zostajemy przy Supercepcji na chwilę, bo tu widzicie są pytania też o tytuł. Tak, też są, okej, bo musiałam tak przejrzeć, skąd... Dobrze, ja będę wybierała ewentualnie, dobra, ale to może... Wybiera, ale czyli zostawia to pani w mojej kwestii, dobrze. Tak. Jak coś, może później ktoś się odważy na żywo też zadać pytanie, też zachęcamy. Ciekawi mnie na przykład, jak pani też przygotowuje się do pisania, czy ma pani jakiś taki coś określenia, na przykład w tym momencie od tej i od tej godziny piszę, a potem mam czas dla siebie, czy na przykład to jest takie spontaniczne, że o, idę to zapisać. Znaczy w ogóle pisanie, przynajmniej w moim wypadku, znaczy ja podkreślam, ja piszę albo książki przygodowe, albo kryminały. I tutaj jakby
spontaniczność się nie sprawdza. Ponieważ cała ta akcja, no zwłaszcza w kryminałach, ale też w supercepcji, bo zwróćcie uwagę, że tam wszystko, znaczy przynajmniej tak chciałam, żeby to wszystko jakoś pasowało do siebie. Tam każde wydarzenie jest konsekwencją poprzedniego. Więc tutaj jakby nie można sobie powiedzieć, a to może napiszemy tak, bo to potem nie będzie pasowało. Ja muszę od początku wiedzieć, co się wydarzy dokładnie. Od pierwszego rozdziału do ostatniego. W związku z tym, i to jest taka umiejętność, której się nauczyłam przy pisaniu scenariuszy, bo przy pisaniu scenariuszy to jest po prostu obowiązek. Ja piszę coś, co się nazywa drabinką. Drabinka polega na tym, że zanim usiądę i zacznę zapisywać już konkretnie wszystko, wiecie, jak to ma wyglądać, to robię sobie taki spis dokładnie każdej sceny, co się dzieje po czym. Pierwsza scena, na przykład, nie wiem, weźmy sobie pierwszy tom, tak? Julka siedzi w klasie, ucieka jej z plecaka sznurówka. Julka wychodzi ze szkoły, wiecie, jakby, i to jest bardzo dokładne. Na przykład dla jednego tomu supercepcji taka drabinka to ma 20 kilka stron. Rozumiecie, że po prostu to jest bardzo szczegółowo napisane, co i jak. Więc to jest jakby, więc najpierw muszę usiąść i to zapisać. A potem dopiero jest takie pisanie, że biorę, dobra, to teraz piszemy po kolei. Za każdym i przy tym ja muszę być bardzo skupiona. Mnie rozprasza wszystko, co jest, co się dzieje u mnie w domu na przykład. Przepraszam, mam straszną chrypę, ale to. U mnie w domu, ja mam, wyjaśniam, 5 kotów i 2 psy i w zasadzie nawet 3 dzieci, przy czym jedno dziecko na szczęście już się wyprowadziło, ale w dalszym ciągu są 2 oprócz mnie dorosłe osoby. I cały czas rzeczywiście coś się dzieje, to znaczy na przykład jak ja się zamykam, to koty drapią, nawet już nie psy drapią do drzwi, tylko koty. Nie wiem, zadzwoni dzwonek, kurier, o, bo to teraz jest, wiecie, kurierzy po prostu, tak, albo tak. Moi sąsiedzi, bardzo często u nich jest kurier i jak jest kurier u nich, to u mnie jeszcze pies. Więc jakby jest mnóstwo takich rzeczy, które mnie wybijają i ja muszę się bardzo, ja się właśnie zamykam w pokoju, staram się, po prostu muszę mieć skupienie, dlatego że to jest tak, że no po prostu, no dobra, no to jest praca twórcza, tak? I ta przestrzeń dla mnie jest bardzo ważna, ale dla odmiany bardzo kiedyś, no teraz to już się nie daje, ja bardzo lubiłam pracować w kawiarni, uwielbiałam, bo wszystko, co tam się działo, nie dotyczyło mnie, tam mogło być głośno, tam może grać muzyka, a mnie to nie obchodzi. Ja mam jakiś taki, to mnie tak otacza, wiecie, takim jakimś szumem, ale ten szum jest w porządku. I ja pracuję bardzo dużo, to znaczy piszę, w zasadzie wstaję rano, tam coś się dzieje, coś tam, nie wiem, wstawię pranie, nakarmię dziecko i zwierzęta, koty po prostu bardzo lubią być karmione i bardzo nie lubią być głodne. I potem, no i potem po prostu siadam i piszę. Ja właściwie nie mam tak, że mam też to, co jest istotne, na razie ciągle, że ja mam bardzo krótkie terminy. To znaczy ja mam, co jakby teraz miałam ten ostatni okres, 4 miesiące, przez 4 miesiące ja napisałam, o matko, napisałam 2 tomy supercepcji i 1 tom kryminału. Znaczy jakby to jest bardzo wyczerpujące i męczące i ja nie bardzo mam już wtedy przestrzeń na cokolwiek innego, więc właściwie siedzę prawie cały czas i pracuję i nie wiem, jak to jest mieć luz, to znaczy, że po prostu właśnie tak jak pani Kamila powiedziała, mieć czas dla siebie, że ja kończę i mam czas dla siebie, no to mi się rzadko zdarza po prostu. Teraz miałam urlop, miałam tydzień urlopu i właściwie cały ten urlop spałam i oglądałam Netflix, a więc to tak mniej więcej. Okej. Proszę mi powiedzieć, bo właśnie tak jak pani mówiła, że pani pisze scenariusze, książki, to proszę nam powiedzieć, co łatwiej się pisze dla pani, na przykład bardziej łatwiej się pisze książki, czy łatwiej jest opracować scenariusz? To są 2 zupełnie różne rodzaje pisania. Słuchajcie, scenariusz i książka to są po prostu 2 kosmosy. Niby tu są słowa i tam są słowa, ale to jest w ogóle nieporównywalne. Po pierwsze w ogóle ja scenariusze piszę z moją przyjaciółką. I to jest w ogóle, no więc piszę z kimś.
I to jest zupełnie inny tryb. Jak my teraz pisałyśmy jesienią komedię taką bardzo zresztą sympatyczną, nam wyszła, myślę, nazywa się Przepis na święta i może coś jakby to z tego wyjdzie. I my się spotykamy wtedy, jak piszę scenariusz, to my się spotykamy codziennie rano o godzinie 9 na Skype'ie i przez 4-5 godzin, czyli tak do jakiejś drugiej, pracujemy. Ale wtedy my jesteśmy we dwie i wszystko to jest taki ping-pong, wiecie, że jakby ona mówi jedno, ona mówi, słuchaj, a może on by poszedł tam, a ja mówię, dobry pomysł, ale niech pójdzie jeszcze naokoło tamtędy, tak? I to jest cały czas, trzeba być skupionym na tej drugiej osobie i na jej pomysłach. Więc to po 5 godzinach, to powiem wam, takiej pracy, to mnie można po prostu rozwiesić na sznurku i suszyć, bo ja jestem wykończona kompletnie. Ale to ma swoje plusy, znaczy, bo to jest takie bardzo, takiej energii daje dużo. Ja uwielbiam takie pisanie z Magdą, bo my mnóstwo jakby energii dostajemy od siebie. A pisanie książki to już jest tylko ja muszę polegać na sobie i to ja decyduję o wszystkim. To też jest fajne i też lubię. I to jest tak śmiesznie, że raz piszę to, raz piszę to i za każdym razem w tym, w czym jestem, jakby jest okej. Okay. Nie jest tak, że piszę książkę i tęsknię do pisania scenariuszy, ale kiedyś tak było, to jest strasznie śmieszne. Kiedyś pamiętam, w każdej rzeczy, w której byłam, to się czułam źle. I myślałam sobie, o nie, to ja wolałabym pisać scenariusz, a nie książkę. A teraz już się jakby pogodziłam z tym faktem i rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo lubię i to, i to. To są, ale naprawdę to są po prostu dwie kompletnie różne historie. No właśnie, tak jak pani wie, że scenariusz pisze pani z koleżanką, ale wiemy też właśnie, tak jak pani mówiła, że też pisała pani książki w duecie z kimś. Czy to jest proste pisać z kimś książki w duecie, czy są jakieś kłótnie, czy że to tak, a nie tak, czy się dogadujecie tak okej, okay, że wszystko jest... Chciałam podkreślić, że już nie piszemy tych książek razem, więc to jest jakby, to świadczy o tym, że nie było łatwo. Myśmy to, zaczęłyśmy się tym bawić i jak wymyślałyśmy to, to po prostu to było zabawne. I jak ruszyłyśmy z tym, to było po prostu zabawne, ale potem to już się robi bardzo, bardzo trudne, dlatego że tutaj jest wszystko, już to są słowa. To już nie jest po prostu wymyślanie. To są po prostu słowa i o te słowa łatwo się spierać i w pewnym momencie po prostu już nie miałyśmy siły na to. Więc to nie jest naprawdę, są duety fajne, sympatyczne, które sobie radzą, ale ich jest bardzo niewiele. Natomiast, tak jak mówiłam, przy pisaniu scenariuszy, pisanie w dwie osoby, czasami się zdarza w trzy osoby, jest genialne. Po prostu jest absolutnie, wręcz uważam, jest potrzebne. Dlatego, że wtedy są dwa spojrzenia na to samo i my się ubogacamy i my mamy różne podejście do różnych rzeczy, więc jakby ten bohater, ta historia jest po prostu podwójna. A w scenariuszu słowo nie jest tak ważne, bo scenariusze piszemy po to, żeby potem reżyser wziął to i nakręcił film. Więc tak jak książkę ja piszę dla każdego z was, jak piszę Supercepcję, to wiem, że potem Oliwia na przykład, albo Asia, albo Sylwia weźmie do ręki tę książkę i przeczyta, więc ja mówię do niej bezpośrednio. A scenariusz jest po to, żeby pan reżyser, na przykład pan Mariusz Palej, który reżyserował Za niebieskimi drzwiami i Czarny młyn, żeby wziął to do ręki i powiedział, dobrze, to ja teraz poproszę oświetleniowców, dźwiękowców, panią od makijażu, panią od kostiumów. Macie, przeczytajcie. I to znowu idzie do nich, rozumiecie? I oni to czytają i oni robią to po swojemu. I ja muszę pisać takim językiem, żeby każdy z nich wiedział to samo. Żeby nie było czegoś takiego w scenariuszu, pisze się w czasie teraźniejszym. Pisze się tam, bohater wchodzi do pokoju, bohater siada na krześle. I to jest w ogóle, to tak wygląda, to nie jest, jakby wiecie, tam nie ma literatury, tam nie ma, bohater poczuł coś, tak. Na przykład. Jeżeli ja chcę powiedzieć, ja muszę tak napisać, żeby potem widz zobaczył, że na przykład bohater posmutniał. Czyli ja nie piszę, bohater jest smutny, tylko piszę, bohater zakrył twarz dłońmi i pochylił głowę. O, i to jest pisanie scenariusza, tak? I potem bierze to reżyser i on mówi, o, bohater jest smutny, trzeba to pokazać. To tak wygląda.
Tutaj właśnie też na przykład, tutaj jest też, wiem, że pani z wykształcenia jest psychologiem. Czy pomaga pani to w pracy? No, jak na przykład pani nadaje charakter jakiemuś bohaterowi, czy... Szczerze mówiąc, średnio. To znaczy ja po prostu jestem kiepskim psychologiem, bo nigdy nie pracowałam jako psychologa. Ta wiedza, którą naprawdę dawno temu przyswoiłam, już dawno mi wyparowała z głowy. Jakby przygotowując się do pisania książki, na przykład do pisania supercepcji, tam mamy dużo bohaterów, prawda? Bo w pierwszym tomie mamy trójkę, potem mamy już piątkę, a powiem, że w tomie kolejnym będą jeszcze, będzie może jakiś bohater, więc żeby każdy z tych bohaterów był taki, żeby był wyraźny. No wiecie, o co chodzi, że jak mamy Tymona, Tymon jest ubrany kolorowo, Tymon ma rude włosy i Tymon jest bardzo pewny siebie. Więc jakby, żeby stworzyć taką postać, żeby ona nam była zawsze taka sama, to ja muszę sobie robić takie dokumenty o każdej z tych postaci, piszę sobie, wymyślam sobie ją tak na spokojnie, co ona ma, czego nie ma, jak się zachowuje. No akurat jeszcze w supercepcji, to wiecie, to jeszcze kwestia tych ich supermocy, tak? Więc sobie piszę, co oni mogą, jakby i też pamiętać, zawsze pamiętam o gadżetach, prawda, że tu szczoteczka, tam rękawiczki, tutaj nauszniki. I tak sobie przygotowuję i raczej wydaje mi się, że moja wiedza psychologiczna tutaj niewiele pomaga, bo po prostu to jest taki proces, który się opiera raczej na moim, nie wiem, no, na takich codziennych spostrzeżeniach niż na tym, co ja wiem na temat ludzi, bo już niewiele wiem, bo już niewiele pamiętam. Tak, tutaj jest pytanie. Jeszcze raz. Proszę, możesz zadać pytanie, tak. Który bohater tej serii Supercepcja jest pani ulubionym? Powiem tak. Chyba najbardziej, najwięcej cech, które jakby są moje, ma Julka. Ja bardzo ją lubię i zresztą tych bohaterów, którzy byli pierwsi, ja jestem z nimi najbardziej związana. Najbardziej jestem związana z Julką, po pierwsze dlatego, że jeździ konno, bo jak no kiedyś jeździłam konno, teraz nie jeżdżę, ale to w ogóle jest jakby moje marzenie, zawsze to były konie i tak dalej, i tak dalej. Więc ona dostała konie ode mnie. Jest taka trochę bardziej, ona jest trochę chłopczycą, prawda? Ona chodzi w spodniach, jest taka i to też jestem trochę ja. I zawsze jak wymyślałam, jakby jak ją piszę, to ona mi się pisze najłatwiej. Wiecie, że po prostu jakby samo mi wszystko wskakuje. Przy Tymonie muszę się tak na zastanawiać, przy Janku muszę się zastanawiać, przy Zosi, ojejku, Zosia jest taka troskliwa, to co ona teraz temu tacie tam podsunie pod nos, a Julka mi idzie bardzo, także myślę, że szczerze mówiąc najbardziej lubię Julkę. Proszę pani, ja też mam pytanie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o pytania, to może po prostu na koniec sobie będziemy zadawać pytania. Dobrze, ewentualnie możecie tu pisać, a na pewno będzie czas na pytania, obiecuję wam, przysięgam. Przypilnujemy. Także tutaj też widziałam, między innymi też było właśnie jedno pytanie tutaj na czacie, ale jak już mówimy już o supercepcji, dlaczego akurat supercepcja i dlaczego akurat super zmysły? Słuchajcie, to jest coś, czego, znaczy tak, no supercepcja, ten tytuł i w ogóle, no to, że to się, to właśnie dlatego, że zmysły, tak, no bo percepcja to jest odbieranie świata zmysłami, a to jest super, jakby super odbieranie, więc to jest supercepcja. Powiem tak, nie ja wymyśliłam ten tytuł, bo myśmy, już było wszystko historia, już był napisany tekst, i szukaliśmy tytułu i ja tam różne rzeczy kombinowaliśmy i słuchajcie, i to panie moje z wydawnictwa Znak Emotikon po prostu usiadły tam w redakcji i ten tytuł powstał. Ja w ogóle uwielbiam go i uważam, że jest świetny, ale nie, jakby nie uzurpuję sobie prawa, że to jest mój pomysł. Był jakiś inny tytuł? Szczerze, były, ale ja po prostu już nie pamiętam kompletnie. To było naprawdę dawno temu i to jest w ogóle taka śmieszna historia, że ja tyle rzeczy piszę i tyle rzeczy jakby się wydarza, że mnie nie wydarza się nic.
Dla mnie wydarzeniem jest po prostu pojechanie do Pruszkowa, do sąsiedniego miasta po zakupy. Ja jakby nie mam żadnych atrakcji tak w życiu codziennym. No albo, nie wiem, kot mi zrzuci szklankę. Natomiast w mojej głowie, słuchajcie, się dzieje tyle, że po prostu to się nie mieści w tej głowie. Znaczy, wyobraźcie sobie, że ja po prostu cały czas coś wymyślam. Teraz jak szłam do was, znaczy, bo powiem tak, że u mnie w domu jest kiepski internet i przyszłam do mojej przyjaciółki, żeby się z wami zobaczyć. I zadzwoniła do mnie wczoraj, do mnie przyjaciółka, właśnie ta Maria, z którą piszemy scenariusze, i powiedziała, że jest jakaś uwaga do pierwszej sceny w naszym nowym scenariuszu, że trzeba ją zmienić. I ja idąc tutaj już wymyśliłam nową scenę, rozumiecie? Po prostu, bo jakby to cały czas gdzieś tam się coś dzieje, więc to jest śmieszne, że na przykład czasami jest jakieś spotkanie, ktoś się pyta o jakąś poprzednią książkę i ja tak, ale znaczy, na przykład mówię imię bohatera, o, to jest najlepsze, mówię imię bohatera, ja tak, ale przepraszam, bliżej, kto to był, tak? A mówię, a to bohater to był ten, a no tak, faktycznie. Więc nie pamiętam, czy był, znaczy tego tytułu, który był, ale było na pewno inne. A teraz jest, dlaczego super zmysły? Wiecie, i tego nie umiem wytłumaczyć. To znaczy, to są te, jakby te drogi tego myślenia, których ja nie, jakby nie jestem w stanie odtworzyć. Pamiętam bardzo dobrze, już taki troszkę dalszy, właśnie nie wiem, no dobra, my z moją córką i z moimi dziećmi, właściwie teraz oni już nie chcą jeździć starsi, ale z moją córką jeszcze ciągle jeździmy w jedno miejsce na wakacje, to jest Wiśnicz, koło Bochni, i tam mamy, znaczy ja tam jeżdżę na wakacje od 40 lat, bo ja tam jeżdżę od dziecka mojego, zawsze, co roku, bo tam mieszkają przyjaciele moich rodziców, którzy mieszkają w dworku, który jest muzeum jednocześnie. Mają ogromny, ogromny teren, ogromny ogród. Tam, uwaga, mają konia Passata. Koń Passat jest po prostu żywcem stamtąd. To jest ukochany mój po prostu koń. No i właśnie byliśmy na wakacjach tam. Ja wiedziałam, że ten czas na wakacjach niestety muszę poświęcić też na to, żeby myśleć o tej serii, bo umówiłam się z dziewczynami w redakcji, że już coś im przyniosę po wakacjach. No i pamiętam, że siedziałyśmy w kuchni tam w tym domu, to jest na Koryznówce, i tam siedziało coś takiego, nie wiem, obiad był, nie wiem, i pani Maria, czyli gospodyni, mówi do mojej córki, mówi, słuchaj Madzia, skocz do sadu po jabłka. A Madzia tak, i Madzia mówi, nie, ale na pewno, ja rano zbierałam, na pewno tam jeszcze nic nie ma. A pani Maria mówi, no ale idź i sprawdź. Ja jakoś, nie wiem, coś mi tak przeskoczyło, ja myślałam, kurczę, ale gdybym ja miała taki idealny słuch, że siedząc w tej kuchni słyszałabym, czy jabłko spada, czy nie spada, mało tego, to przecież mogłabym nawet usłyszeć, czy ono jest dojrzałe, czy niedojrzałe, bo jakby było bardzo miękkie, to by był inny odgłos uderzenia o ziemię, prawda? Jakby było twarde, to byłoby, jakby kamień uderzył. I od tego momentu zaczęłam myśleć właśnie w kategoriach zmysłów. A co by było, gdyby mieć takich bohaterów, którzy mieliby właśnie takie super zmysły? Potem cofam się. Ale skąd oni mają te super zmysły? Cofam się. Trzeba stworzyć historię, żeby skąd oni je mają, prawda? I to się zaczyna, to zaczyna pączkować. Od jednego ja mam też tak, że jakby się chwytam jednej rzeczy i potem jak po linie po prostu się wspinam. A super, jeżeli tam jeden ma super wzrok, to przecież jest pięć zmysłów, no to trzeba mieć pięciu bohaterów. Jakby i to rusza. No ale jakby ten pierwotny moment to był ten tam w tej kuchni, że to jabłko gdzieś tam spadło, znaczy nie wiedzieliśmy, czy spadło, czy nie, moje dziecko musiało iść te jabłka przynosić. A proszę mi powiedzieć, czyli w takim tym miejscu, gdzie pani jeździ na wakacje, czyli tak w sumie tak bardzo panią tam inspiruje okolica, czy to jest prawda? No znaczy, tak, znaczy to jest jeszcze tak, że mój rodzaj wyobraźni, no bo ja oczywiście jakąś muszę mieć wyobraźnię, ale ona się właśnie zahacza o fakty. To znaczy ja bardzo, bardzo się inspiruję właśnie miejsc, znaczy konkretem, o.
Ten Wiśnicz, nawet ostatnio pisałyśmy właśnie z tą moją przyjaciółką jakiś projekt serialu przygodowego i też go umiejscowiłyśmy w Wiśniczu. Chodzi mi o to, że dużo rzeczy, które ja, a jednocześnie nie przeżywam za dużo, bo, no bo właśnie powiedziałam, ja w zasadzie cały czas siedzę i piszę, więc muszę chwytać się tego, co już znam, a Wiśnicz na przykład znam od bardzo dawna, tak? Więc tak, więc przy pracy pisarza, zwłaszcza tak konkretnego, wiecie, że po prostu, że ja nie piszę poezji, ani nie piszę jakiejś literatury takiej bardzo skomplikowanej i poważnej. Ja piszę konkret, ja piszę kryminały i przygodowe książki. I tam po prostu musi się naprawdę wszystko u mnie zahaczać od czegoś, zaczynać. O. Proszę powiedzieć, pisząc całą serię, miała Pani jakiś cel, co chciałaby Pani przekazać dzieciom, na przykład rzeczy jakieś, czy bycie wyjątkowym jest, czy bycie innym na przykład jest wyjątkowe? No to jest, to, powiem tak, jak wymyślałam to, to ten temat nie był, znaczy to nie tak, że ja widziałam sobie, o, chcę przekazać coś tam, dlatego to wymyślę, tak? To było w drugą stronę, jak już zaczęłam się przyglądać tym dzieciom, co one tam jakby, te, co, jakby, jakie są konsekwencje tego, że one mają te zmysły, to pomyślałam sobie, kurczę, one naprawdę mają przechlapane. I może to trzeba właśnie jakby i wtedy zaczęło to się wszystko jakby składać razem. To znaczy, że jeżeli oni, każdy z nich osobno ma kiepsko, to może jak będą razem, to będą mieli lepiej. Że może się nauczą czegoś, że może tak naprawdę w trakcie wymyślania i w trakcie tego procesu ja zobaczyłam, że tu jest niesamowite pole do popisu jakby do takiego, wiecie, podkreślenia, że naprawdę że każdy z nas po prostu jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy. Nawet jeżeli mamy te cechy, które mamy, wydają nam się, że one nie są jakieś super, to jeżeli się nauczymy na nie jakoś, zaakceptujemy, to one mogą super dla nas służyć. No, ja teraz mam, powiem wam taką historię, o sobie wam opowiem. To jest, znaczy cały czas mówię o sobie, ale okej. Że ja na przykład, tak jak już podkreślam, ja bardzo jestem taka stacjonarna, że ja mało jeżdżę, mało jakby mam takich sama z siebie tych przygód i szczerze mówiąc bardzo lubię siedzieć w domu. I kiedyś myślałam, że to jest straszne, że to po prostu jak tak można, że zazdrościłam wszystkim moim koleżankom, które zaczynały się wakacje, one po prostu brały samochód, dzieci i po prostu jechały gdzieś na drugi koniec Polski albo świata i w ogóle było super, a ja myślałam, ojej, muszę wyjechać do Wiśnicza, ojejku, taki kawał drogi, ojej, to dobrze, to już, jakbyśmy na miejscu, to już było dobrze, to już było znane, tak? Ale generalnie po prostu wszelkie takie właśnie taka aktywność nie jest mi bliska. A teraz jakby po wielu latach dopiero zaczynam to akceptować. Myślę, no dobra, no, przecież gdybym ja była takim, wiecie, takim globetrotterem, to bym nie pisała książek. Gdybym ja lubiła się kręcić, to teraz przez ten cały czas pandemii, to ja bym była ciężko nieszczęśliwa. A ja byłam po prostu, przepraszam was, przeszczęśliwa, bo ja mogłam po prostu tylko siedzieć i pisać, bo to lubię. Więc jakby to są takie, to jest taki przykład, no może, nie wiem, może mało spektakularny, ale chodzi mi o to, że każdy z nas ma jakieś takie cechy, które może w sobie odkryć i może wydają się na początku jakieś niefajne, tak jak na przykład, nie wiem, Klara miała kiepsko, tak? No bo jednak te uszy i ten słuch, no nie najlepiej. Ale potem odkryła, że właściwie z tych wszystkich tych zmysłów w całej tej bandzie, to przecież ten jej słuch, zwróćcie uwagę, no w wielu momentach ich ratował. Po prostu to naprawdę było dla nich, ona była dla nich bardzo ważna. I to, chciałam powiedzieć, będzie istotne w piątym tomie. Bo, no dobra, to już nie powiem więcej. Ale jakby zobaczą, jak istotna jest Klara, kiedy nie będą mogli skorzystać z jej pomocy. No bo ona jest taka, bo Klara jest taka, taka cicha, prawda? Ona jest taka trochę
nie wiem, jak to powiedzieć, ona jest taka wstydliwa bardziej, prawda? Tak, ona bo też jest... nie do końca, na przykład też nie do końca, tak jakby na przykład było w trzecim Sekretnicy Ciemnej, na przykład Tymon nie do końca też wierzył w jej to, że ona akurat to usłyszała i też tak czuła się taka niedoceniona trochę. No ona jest, wiecie, no, ona jest przez to, że ona ma ten słuch taki bardzo... No, że ona musi go ograniczać, więc ona cały czas, to chodzenie w tych naucznikach sprawia, że ona jest trochę odgryzona od świata. I w związku z tym ona ma ten świat w sobie, dużo czyta, to wiecie, i taka jest bardzo, no jest nieśmiała trochę i taka bardzo no, delikatna. Tak, tak, tak. Więc tak, no i po prostu, i wydawałoby się, że to jest kiepskie, ale jednak się okazuje, że to jest po prostu super ważne i to się super przydaje. Tu jest pytanie też od Asi. Czy pani woli pisać książki dla dzieci, czy dla dorosłych? Bo jak wiemy, ma pani też, wiadomo, swoje książki też dla dorosłych i też kryminały. Między innymi. No to jest, ale tak jak powiedziałam, że w momencie, kiedy piszę, to jest super. Więc... na pewno nie umiem powiedzieć, bo to są też trochę inne rodzaje pisania, bo w pisaniu dla was, czy tam no, supercepcji, dla takich literatury dla młodego czytelnika, ja mam większą, jak to powiedzieć, większą swobodę, bo mogę sobie więcej poszaleć. I tam jest bardzo dużo rzeczy mojego dzieciństwa, jakby wiecie, tam jest dużo bardziej, dużo więcej mnie. Że ja sobie wymyślałam, po prostu te przygody mogą być bardziej szalone, one po prostu mogą mieć, jakby mogę sobie poużywać. I to bardzo lubię. Natomiast u dorosłych no, trzeba się bardziej jednak, wiecie, tak no, jakby konkretu i trzeba bardzo uważać. Dużo, znaczy, ja nie mówię, że przy tych młodzieżowych nie uważam, tylko chodzi o to, że tamte te historie kryminalne są po prostu dużo bardziej skomplikowane i tam jest dużo więcej jakby takich czynników, na które, po prostu, na które się można wywalić. Więc i tam nie mogę sobie powiedzieć, a dobra, no to teraz sobie, a to jedziemy tutaj albo robimy to, nie, tutaj wszystko musi być bardzo, bardzo dokładnie wymyślone. Więc tu mam mniej szaleństwa, dużo, znaczy chyba się dużo lepiej bawię pisząc książki dla dzieci, ale jednocześnie takim lubię też wyzwania, więc lubię pisać dla dorosłych, bo to już jest większe wyzwanie i no i tak jak powiedziałam, właściwie wszystko, każda, jak już wchodzę, jak już wymyślam historię, to każda dla mnie super i jak siedzę, piszę, jest okej, okay, no. W tym roku ma pani więcej niż jedną premierę, tak jak rozmawialiśmy. Tom, piąty tom Supercepcji, też tu dwa filmy, w sumie jeden zekranizowany z pani książki, Wujek Morderstwo, też szósty tom, nie wiem czy za dużo nie zdradziłam. Nie, nie, dobrze, dobrze. Szósty tom Supercepcji też ukaże się w tym roku. Czy jakby na przykład zaproponowali pani ekranizację Supercepcji, to chciałaby pani sama napisać scenariusz, czy...? Szczerze mówiąc, marzę o tym, żeby Supercepcja była zekranizowana i jak tylko będę miała chwilę czasu, to zacznę się tym zajmować, w sensie takim, że zacznę robić jakiś projekt tego, bo to, żeby to można było gdzieś zacząć z tym chodzić. Ale też mam świadomość, że to jakby nie jest proste, to nie jest... To jest tak, szczerze mówiąc, to jest impreza... Ekranizacja Supercepcji to jest, uważam, impreza na Disneya po prostu bardziej. Więc no to jest, ale marzyłabym. To znaczy wszystkie umiejętności pisania scenariuszy, znaczy cała moja umiejętność pisania scenariuszy też jest w Supercepcji, bo ona jest, jakby wydaje mi się, że jest, ma tyle takiej dynamiki fajnej, filmowej i ma możliwości ogromne. A jeszcze właśnie powiem, bo wiem, że na pewno czekacie. Więc tak, piąty tom, słuchajcie, czyli ten już najnowszy, ukaże się w maju, czyli właściwie no, już niedługo. I 9 czy 10 maja będzie w księgarni już jednej, potem, a już od 15 będzie wszędzie dostępny. Więc już 15 maja pewnie będziecie mogli szukać
piątego tomu, ale już jest napisany też szósty tom. Już jest nawet okładka szóstego tomu robiona. I co? No i po prostu prawdopodobnie to chyba będzie lipiec. Myślę, że no tak mniej więcej. No, latem będzie szósty tom. Szósty tom, nie chcę was jakoś martwić, ale to będzie ostatni tom. To znaczy tam już cała ta historia się zamyka. To znaczy z jednej strony chcę was ucieszyć, bo wiem, że bardzo wielu mam takie głosy, mam wiele takich głosów, że jak mogę w ten sposób zakończyć tom. No zobaczycie, piąty tom, znaczy czwarty już się kończy kiepsko, ale piąty to po prostu to będziecie tacy wściekli, że w tym momencie się historia urywa, zobaczycie. Więc już jest, ale właśnie na pociechę powiem, że już bardzo szybko będzie szósty. I to będzie właściwie zamknięcie supercepcji, bo się dowiecie wszystkiego, już wszystko będzie rozstrzygnięte. No i zobaczymy, no, jeżeli oczywiście wiecie, no jakby bohaterowie przeżyją, więc zawsze będzie mogło, no tam coś się będzie mogło jeszcze wydarzać, ale to w tym momencie jeszcze takich planów konkretnych nie mamy. Zobaczymy, na razie mamy skończony ten cykl. O. Proszę pani, bo ja właśnie jak pani mówiła, że będziemy w piątym tomie dosyć wkurzeni, to ja muszę przeczytać koniecznie czwartą część, ponieważ w trzeciej się zakończyło tak, że to mnie po prostu tak wkręciło, że muszę się dowiedzieć, co będzie dalej w czwartej. Słuchaj, no to musisz, znaczy powiem tak, przed piątką, no musisz przeczytać czwórkę, bo tam już później, bo tak jak na początku, te pierwsze trzy tomy, każdy miał swoją jakby historię, a jednocześnie się ciągnęła ta historia, prawda, z docent Radzanowską i z Wilkiem i gdzieś było w tle. Lecz natomiast... się źle zakończyła trochę. No, ale generalnie chcę powiedzieć, że się raczej skończy wszystko dobrze. Ale słuchajcie, ale już czwarty tom, piąty i szósty, to już jest właściwie historia, już jest tylko historia porwania, wiecie, i po prostu... i próby rozwiązania tego uwolnienia Tymona, no nie tylko Tymona w sumie później, więc to już trzeba już tutaj, to trzeba iść ciągiem, bo to się nie ma co, wiecie, jakby rozdrabiać, no. Zobaczycie, będzie się działo, ale mam, bo piątka, no to piątka też będzie fajna, ale szósty tom właśnie, teraz panie redaktorki moje czytają, no i powiedziały, że szósty tom jest po prostu w ogóle taki, że no z kapci wyrywa, no, więc czekajcie, też szósty tom będzie naprawdę mocny. Ma pani, tu widzę pytanie od Oliwii, ma pani w planach zacząć pisać jakąś nową serię, już ma pani jakiś pomysł, czy na razie... Na razie nie, szczerze. Szczerze jeszcze nie, chociaż już tam coś już tak jakby, że no o kurczę, ale w tym momencie, znaczy jestem trochę, znaczy powiem wam tak, ja miałam teraz bardzo, bardzo intensywne te kilka miesięcy i jestem trochę zmęczona i muszę sobie po prostu troszeczkę dać, a jeszcze teraz mam te scenariusze, znaczy tam jest, już wyciągnę, czy tam, no nieważne, jakby to nie jest tak, że mam wolne, no. Więc jeszcze muszę mieć chwilę takiego odsapnięcia, a potem sobie usiądziemy z paniami z wydawnictwa i zobaczymy, zastanowimy się, bo wiecie, szczerze to powiem tak, mnie strasznie korci, żeby troszeczkę jeszcze się przyjrzeć tym bohaterom, bo ja ich po prostu tak jak, no wiecie, lubię, tak, już się poznaliśmy i znamy się, no, znamy się nieźle. I ja gdzieś tak mam, że myślałam sobie, że może po prostu jakby bardziej ich indywidualnie potraktować. To znaczy, wiecie, na przykład po prostu napisać jeden tom, gdzie rzeczywiście głównym bohaterem jest jakby Julka, a reszta jej pomaga. Napisać osobny tom, gdzie głównym bohaterem jest powiedzmy Janek. Ale no już wiecie, już nie w takim ciągu, tak? Już nie tak, że po prostu z jednego tomu na drugi trzeba będzie łapać tą historię, tylko na każdy jeden tom osobną historię, ale jeszcze zobaczymy, na nową serię pomysłu jeszcze nie mam. Pani ulubiony, którego pani bohatera najbardziej lubi? No to już powiedziałam Julkę. Ach, Julkę, tak, tak. Bo jest podobny, tak, tak, tak. Jeszcze...
czy jakieś pytanie? Jeszcze zobaczymy, spojrzymy, może to kolejne tomy. To wszystko tutaj było. Może ktoś jest chętny, żeby zadać pytanie pani Kasi? Bardzo. Może Ola? O, to proszę, Ola. Bo ja tutaj zadałam pytanie, kiedy napisała pani pierwszą część. Super. Kiedy? Ojejku. Czy chodzi ile lat temu na przykład, albo ile miesięcy, bo ja nie wiem dokładnie. Słuchaj, pierwszy tom ukazał się chyba w 2000, musiałabym sprawdzić w internecie, ale chyba, czekajcie, to było jakoś tak, że czekajcie, teraz jest, to muszę się cofnąć, teraz jest piąty, czwarty był, potem był 2020, w 2019 roku, czyli ukazał się 2 lata temu, pierwszy tom, jakoś wiosną chyba, w kwietniu, a ja go napisałam w 7 miesięcy wcześniej. Czyli to napisałam w 2018, czyli no to już jest tyle, no. I to napisałam go jakoś jesienią. Wróciłam z tych wakacji i jesienią usiadłam i napisałam go. To może tak ode mnie na koniec. Pani Katarzyna Gacek za 10 lat, jak pani sobie wyobraża, czy będzie pani dalej pisała? O matko. Po pierwsze, chciałabym mieć papugę. Znaczy, wyobrażam sobie siebie z papugą, bo mam naprawdę, słuchajcie, ja w ogóle mam strasznie lubię zwierzęta. I to widać w Supercepcji. No bo zwróćcie uwagę, że tam w tej Supercepcji się jakby w każdej jakiś, już pomijam to, że mamy zwierzęta na okładkach. To w ogóle uważam, że jest w ogóle genialnym numerem. Ale mamy na przykład, proszę bardzo, no mamy szczurka przecież, którego ja uwielbiam. Mamy konia, mamy co tam jeszcze? A mamy węża. Tak, i no psa. Więc, tygrysa. A tygrysa mamy, no przecież jest tygrys. No wiecie, to wszystko, jeśli chodzi o tygrysa, to muszę powiedzieć, to będę się ten, ale... Ja, żeby napisać dobrze tą w dwójce tę historię, wiecie, z tym gresem i z tą całą, z tym ucieczką w tym zoo, to sobie poszłam do zoo w Warszawie, któregoś dnia rano, tak nie było nikogo i tak chodziłam po tym zoo i tak kombinowałam to tu, to tam i to było tak cudowne. Na przykład weszłam do takiego pawilonu z człowiekokształtnymi, tam też było w drugim. Tak, bo właśnie ja wszystko prawie co tam widziałam, to upchnęłam. I akurat jak byłam tam u tych goryli, to była też ich pani opiekunka, słuchajcie, to było tak genialne, bo ona biegała wzdłuż szyby, a one ją goniły po drugiej stronie i to było tak, ja po prostu... Marzę o tym teraz, żeby w ogóle napisać jakąś historię kiedyś o gorylach i o zoo w ogóle. Ja bym chciała napisać, że kiedyś, jak byłam naprawdę jeszcze młodsza od was, to moim marzeniem było zostać dyrektorem ogrodu zoologicznego, no, po prostu. Więc tak, i to znaczy jakby, także tam wiecie, są, a te zwierzęta, na przykład sznurówka, uwaga, skąd się wziął sznurówka? Jak byłam dzieckiem, mieszkaliśmy z rodzicami w takim bardzo starym domu, który był otoczony ogromnym ogrodem. Ogromnym. I tam też było jakieś niedaleko stawy i bardzo często w tym ogrodzie się pojawiały zaskrońce. I ja właśnie lubiłam zwierzątka, tak? Więc co robiłam? Łapałam te zaskrońce i się nimi bawiłam. Może znaczy nie pochwalam tego i w ogóle nie namawiam was do tego, ale ja to robiłam, bo tak nie miałam, ale miałam nie wiem, z 5-6 lat już się tym zajmowałam. I była taka historia, że moja mama wyszła z domu i chciała iść do sklepu. Ja się bawiłam w ogrodzie i mama mnie zabrała ze sobą. Wzięła mnie i mówi, idziemy. I poszłyśmy do sklepu. Ja taka, okej, dobrze. I tam w tym sklepie była lada i to był taki dział ze słodyczami. Dział spożywczy ze słodyczami. I moja mama tam chyba kupowała kawę. A pani ekspedientka
chciała mnie, bo mnie lubiła, znała, to być taka mała miejscowość tam. No i Kasiu, coś tam. No i co? I dała mi, chciała mi dać lizaka. I wyciągnęła lizaka, a ja wyciągnęłam rączkę po lizaka. I z opowieści mojej mamy wiem tylko tyle, że pani ekspedientka o mało mi umarła na serce, zaczęła wrzeszczeć i krzyczeć, tak dokładnie jak pani nauczycielka Julki, ponieważ ja, 5-letnie dziecko, miałam na rączce owiniętego za skrońca małego. Bo bawiłam się nim w ogrodzie, mama mi kazała iść ze sobą, no to nie chciałam się, nie mogłam się rozstać, więc go wzięłam i on tak mi się, on był cienki, mały, ja do dzisiaj pamiętam zapach za skrońca, on jest bardzo specyficzny. No i więc wiecie, to są takie elementy, które po prostu przechodzą jakby z tego mojego życia do życia bohaterów, tak? Natomiast gdzie ja się widzę właśnie, no i widzę się w otoczeniu dużej ilości zwierząt, którą już jakby mam, natomiast właśnie jeszcze mam taką, strasznie bym chciała mieć dużą papugę, no, tylko to jest poważne przedsięwzięcie, poważna impreza i w ogóle, a ponieważ papugi żyją bardzo długo, to już tam musimy rozpisać, kto po mnie będzie dziedziczył, ale jest taki plan, więc myślimy o papudze, a jeśli chodzi o pisanie, no to będę pewnie pisać dalej, no, znaczy myślę, że jakby nie widzę tutaj innych możliwości swoich zawodowych, więc myślę, że bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób znało supercepcję w ogóle i żeby czytało, bo to jest fajne, bo samo pisanie jako takie, no to jest, wiecie, no to się pisze, ale potem, jak właśnie widzę na przykład, że ktoś czyta, że po prostu, że wy znacie bohaterów, to jest tak super sytuacja, bo ja mam jeszcze jedną historię, szybko, w drugim tomie Janek się pojawia, prawda? Janek i Zosia, nie? No i to pamiętacie, tam jest taka historia, że oni go łapią w szkole za pierwszym razem, a on mówi, że on musi iść, bo ma lekcję i każe im zadzwonić i podaje numer telefonu. No i to jest mój numer telefonu, bo go wpisałam odruchowo i nikt tego nie sprawdził. I wyobraźcie sobie, kiedyś sobie idę wieczorem i dzwoni, ale tak już nie wiem, z 11, dzwoni telefon obcy, ale się dobra, no jakby odbieram, no bo o tej porze to wiem, że to nie banka, ani nic, może ktoś. I odbieram. I słyszę takie, dzień dobry. I ja mówię, dzień dobry. A ta osoba, ojejku, to jest prawdziwy numer. Ojejku, to... I słyszę dwie osoby, dwie dziewczynki. Jejku, to jest, słuchaj, to jest prawdziwy numer. I ja mówię, ale jak to, no prawdziwy, tak, to jest mój numer. I się okazało, słuchajcie, że dwie dziewczynki chciały sprawdzić, czy to jest prawdziwy numer i zadzwoniły pod niego, ale nie wiedziały, że to jest numer mój, czyli autorki, po prostu wybrały go, może chciały do Janka się dzwonić, to ja w ogóle jest bardzo możliwe, tak, bo Janek jest fajny. I jakie to było śmieszne, ja tak ojej, naprawdę gadałyśmy przez ten telefon, więc to są takie momenty, że naprawdę jakby to mnie napędza i to bym bardzo chciała, żeby tak tych czytelników i tych, żebym ja mogła swoim pisaniem sprawiać innym frajdę. O, to jest chyba to najważniejsze. A dalej w książce jest pani numer? Dalej. W drugim tomie możecie sprawdzić, możecie nawet do mnie teraz zadzwonić, znaczy w sensie nie musicie, ale tak, tam ten numer Janka, to jest mój, no. Proszę pani, mam pytanie jeszcze jedno. No. A ile ma pani lat? O matko. No dobra, ja mam 55 lat. Jesteśmy w takiej gronie, że... No i jestem, no już jestem dużo osób. Słuchajcie, moi dzieci mają... No. A co z tym tygrysem było? Nie no, z tygrysem to nic nie było. W sensie, no wstałam tam i patrzyłam, co on tam robi. No a w książce to wiesz, czytałaś. No, z tygrysem to jest tylko taki, to są jeszcze tylko dwa elementy, że jak ja byłam dzieckiem, ale takim już podrośnie, znaczy nie, byłam w liceum, to w Warszawie urodziły się małe tygrysy i mamusia je odrzuciła i szukali takich matek zastępczych, więc takich osób, które by się zajęły tymi tygrysami, by je karmiły i wykarmiły. Ja oczywiście strasznie chciałam i już tak, już nawet do tego stopnia, że urobiłam moich rodziców, ale się rozbiło wszystko o to, że się okazało, że musi być, uwaga, zgoda sąsiadów. No i tego już, mój ojciec powiedział, że on jeszcze po prostu, że do tego to on się nie posunie, żeby chodzić po sąsiadach i pytać, czy możemy mieć tygrysa, bo powiedział, że chyba zabiją go śmiechem, więc
więc tego to się nie udało. Natomiast mam ogromny sentyment w ogóle do zwierząt, no mówię wam. A ta sytuacja sprzed roku chyba, nie wiem, czy pamiętacie, ta historia z tym transportem tygrysów, który został zawrócony z granicy i one zostały uratowane z takich strasznych warunków i znalazły się w Poznaniu u pani Ewy Zgrabczyńskiej, którą po prostu uwielbiam i uważam, że jest naprawdę bohaterką absolutnie naszą narodową. I ona bardzo, bardzo walczy o zwierzęta. No i te tygrysy później były w Poznaniu, potem część z nich pojechała do Hiszpanii, dwa zostały w Poznaniu. I prawdę mówiąc, mam takie marzenie, żeby tam kiedyś pojechać i je zobaczyć do Poznania, oczywiście nie do Hiszpanii. Znaczy, wiecie, nawet przy moim małej woli podróżowania to pojechałam do Poznania zobaczyć tygrysy. Kasiu, Andrzej z tej strony, słychać mnie? Halo? Czy słychać mnie? Tak, tak. Andrzej z tej strony. Pani Kasia, mam pytanie. Jak udało się pani swoim pierwszym dziełem, książką wejść na rynek wydawniczy? No bo jak wiemy, wydawcy preferują raczej znane osoby, nie zawsze kosztem jakości czasami nawet, bo na przykład są tacy youtuberzy, którzy mają dużą oglądalność, nadają sieczkę, no ale jest znany i wydadzą chętniej jego jakiś tam utwór czy książkę niż jakiejś dobrej osoby nieznanej. I czy wchodziła pani na ten rynek jako znana osoba, a jeśli nie, to jak pani weszła na ten rynek? No to jest trochę skomplikowane, dlatego że ja weszłam tak naprawdę na rynek wtedy w 2008 roku, kiedy w ogóle trochę inaczej wyglądał rynek książkowy. I myśmy weszły z tą moją przyjaciółką, z tą książką na zasadzie kompletnie z ulicy. I to było coś takiego, że wszyscy, jest taka historia, tak się mówi o tym, że wyślij książkę do 20 wydawnictw, 19 ci odmówi, 20 przyjmie. A u nas było tak, że wysłałyśmy książkę do jednego wydawnictwa i ono nie dość, że wzięło od razu, to jeszcze powiedziało, że oni natychmiast chcą jeszcze dwa tomy. Także to naprawdę po prostu poszło, to było i ten zabójczy spadek uczuć, ten nasz pierwszy kryminał, to w ogóle był na jakichś listach, się bestsellerów pojawiał. To był strzał taki zupełnie jakby naprawdę wyszłyśmy z ulicy. Ale przez to, i to było wtedy w tym 2008 roku, później pisałyśmy w sumie te trzy książki i potem przestałyśmy pisać, więc znowu jakby wskoczyłam w taki niebyt, bo pisałam scenariusze, a tego to nie ma przełożenia. Tak? Znaczy, scenariusz z książką nie ma w ogóle, rynek wydawniczy to jest zupełnie co innego. I tak naprawdę pierwszym, jakby to powiedzieć, no chyba, bo to jest w ogóle dwa różne gatunki, znaczy Supercepcja jest wydawana w znak Emoticon, a moje kryminały w wydawnictwie Oficynka z Gdańska. I to było coś takiego, że rzeczywiście szefowa tego wydawnictwa Oficynka, w ogóle jak zakładała to wydawnictwo, to znała już mnie i Agnieszkę z naszych tamtych kryminałów. I ona nas poprosiła, jakby mnie poprosiła wtedy o własną, jakby o indywidualną książkę, jak zakładała to wydawnictwo. Ja, uwaga, termin oddania książki przekroczyłam o 8 lat, bo było tak, że ona bardzo chciała, żebym ja to szybko napisała. Ja powiedziałam tak oczywiście, bo wiecie, no bo po prostu ja też jestem taka porządna, no jak mnie ktoś prosi, to ja oczywiście zrobię. I przez 8 lat nie byłam w stanie jakby się przebić przez siebie, to znaczy przez to, że ja muszę teraz rzeczywiście sama napisać. I dopiero po tej książce, którą napisaliśmy z Markiem Kamińskim, znaczy jakby jeśli chodzi o Supercepcję, więc tutaj była inna sytuacja, bo mnie przecierał w jakimś sensie szlaki Marek Kamiński, bo on, no wiecie, on jest bardzo znaną osobą i to, że myśmy razem napisali tę książkę, ułatwiło nam znalezienie wydawcy dla książki dziecięcej. Więc to, że myśmy się znaleźli w znak Emoticonie, jakby w ogóle też z ulicy, z punktu, to była zasługa tego, że Marek jest bardzo znaną osobą i on po prostu bez problemu tam, jakby jak się pojawił z książką, to był no bardzo też, ta książka była obejrzana z dużym zainteresowaniem i się okazało, że jest fajna. I potem to już dalej, to już ciągnęło się, już ja zostałam tam sama. Więc to jest bardzo, bardzo trudne i skomplikowane, ale mamy przykłady, ja widzę to po kryminalnych jakby tych historiach,
jest bardzo dużo debiutów kryminalnych. Jeżeli się uda i się załapie w dobrym wydawnictwie, mam na myśli, nie wiem, czwartą stronę kryminału, czy WAB, oni bardzo dbają o swoich tych debiutantów i są w stanie ich naprawdę przepchnąć. Teraz mamy kilka takich przykładów. Nie wiem, na przykład w WAB wyszła 30, taki kryminał, który jest absolutnie prosty też z ulicy człowiekiem i no i ma taką na tyle jest rozreklamowany, że jest na topce Empiku i no takie rzeczy się zdarzają, ale jestem przekonana, że w tej chwili rynek jest tak napchany, jest tyle rzeczy, że rzeczywiście po prostu jest się trudniej przebić niż kiedyś. O. Mam pytanie. Jakie są Pani ulubione książki i autorzy z dzieciństwa? Proszę bardzo. Jest ich trochę, ale gdybym miała tak mówić od razu, prosto z mostu, to, czy wy mnie słyszycie, chciałam pytać? Tak, tak. Dobrze, okej, okay, to mi się coś pokazało, dobra, okej. Okay. No na przykład jest taka przepiękna książka Mała Księżniczka, którą, znaczy ja po prostu znam ją na pamięć. Bardzo, bardzo wam polecam. Uwielbiałam książki o Mary Poppins. Nie wiem, czy znacie, kto zna książki o Mary Poppins. No, yes. Słuchajcie, to tak wygląda, znaczy, że jakby rzeczywiście książki z mojego dzieciństwa teraz już są bardzo mało znane. Ale Mary Poppins po prostu to jest przepiękna historia o opiekunce do dzieci. W Anglii to się dzieje. Opiekunka do dzieci, taka niania, która jest czarodziejką i ona, no po prostu to jest, tam jest kilka tomów Mary Poppins. Ja oglądałam film tylko Mary Poppins. O tak, był, tak, jest film, jest musical stary, jest film nowy i tak, ale to jest przepiękna książka. Absolutnie, to myślę, że to już możecie znać, to są Muminki. Muminki kojarzycie? Tak. No więc Muminki to też jest taka książka, do której wracałam, wiecie, to taka, ona była tak zaczytana, że po prostu, i tam w moim egzemplarzu była mapa, nie wiem, czy u was też, to chyba tak, w Dolinie Muminków taka była mapa tej Doliny Muminków i ona była cała przeze mnie pokreślona, pomalowana, po prostu malowałam ilustracje, kolorowałam, w ogóle uwielbiałam Muminki i bez przerwy do niej wracałam. Mikołajek, już wiem, to na pewno, i to myślę, że też znacie jednak, Mikołajek. Tak, znam, jest mapa. Teraz jest taka mapa, o. O, no to mapa, mapa, tam jest, tam leży ten cylinder na górze jednej przecież. Znaczy nie widzę go, ale powinien być cylinder na samym szczycie góry, gdzieś powinien leżeć cylinder. Ja mam taką bardzo starą wersję Muminków. No ale na pewno 100% tam jest gdzieś cylinder. No dobra. Jest, widzę, potwierdzam. Tak, no. Więc widzicie, to aż tak to znałam. Co jeszcze? No Mikołajek też powiedziałam. Byli tacy pisarze polscy, którymi pewnie też... Może się zetknęliście, może nie. Na przykład Edmund Niziurski. Edmund Niziurski napisał przepiękne, że właśnie przygodowe książki typu Kapelusz za 100 tysięcy albo, uwaga, Niewiarygodne przygody Marka Pigusa, to po prostu ukochana moja książka. To były takie ewidentnie przygodowe książki. Była taka seria... Pan autor nazywał się Alfred Szklarski. No słuchajcie, to wam polecam, to są w ogóle fantastyczne książki. Tak jak mówiłam trochę o tym, Marek i Czeska Jaguara, tak? I to jest pisanie. O, proszę, Tomek Pejnie Kangur, to jest pierwszy tom. Ja z tej książki się dowiedziałam, że istnieją kangury, że istnieją kolczatki, że istnieją po prostu psy dingo. I dziobaki, tak? To jest cała moja wiedza o Australii z tej książki. I bo to było coś takiego, że to się dzieje przed wojną i nawet przed pierwszą wojną. I chłopiec właśnie, Tomek, co masz?
Emilka, co tam jest? Z Klaskiego, Tomek na tropach Yeti. No, Tomek na tropach Yeti, no przecież, znaczy, słuchajcie, to po prostu ja, tam jest Tomek w Krainie Kangurów, Tomek na Czarnym Lądzie, Tomek, nie na wiem, wojennej ścieżce. Na wojennej ścieżce, no po prostu on, ja cały świat dzięki niemu poznałam, uwielbiałam jego przygody. On zresztą pływał, słuchajcie, okrętem po tym świecie. To wtedy nie było samolotów. Znaczy były, ale może nie na zasadzie... Łowcy zwierząt Hagenbecka. Łowcy zwierząt Hagenbecka, tak, oczywiście. Ogród zoologiczny. Tak, i Boże, jak ten Bosman się nazywał? Nowicki, Tadeusz Nowicki. No właśnie. Bo ja się kochałam w tej całym cyklu. No widzicie, to my jesteśmy po prostu taki team Tomek. W naszych czasach, dawnych rzeczywiście, to były najbardziej popularne książki dla młodzieży. I być może dla was będą już troszeczkę, on inaczej się odbiera, ale w naszych czasach nie było, pamiętajcie, internetu. I to nie było tak, że mogłam sobie zobaczyć, ojejku, jak wygląda na przykład, nie wiem, wielka rafa koralowa, no i pstryk. Wpisuję sobie rafę i widzę wszystko. Nie. Cała wiedza nasza brała się z książek. A jeżeli z encyklopedii, to z encyklopedii takiej w tomach. Byśmy u nas była 12-tomowa encyklopedia i bardzo lubiłam ją przeglądać, ale to były rysunki, wiecie. Więc po prostu te książki otwierały świat. To było coś fantastycznego. Więc to była ta bardzo, bardzo dla mnie ważna seria, bo dzięki niej, uważam, napisałam bardzo fajnie, napisaliśmy z Markiem, bo Marek Kamiński też bardzo lubił właśnie serię Tomka. Napisaliśmy tego Marka i czaszkę Jaguara. Tu widziałam takie, pojawiło się pytanie, gdzie można znaleźć tego Marka. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby gdzieś jeszcze był, bo on nakład się wyczerpał i nie ma do druku. Można próbować oczywiście pisać do wydawnictwa, ale... Nie wiem, no ja spróbuję coś zrobić takiego, żeby jeszcze gdzieś może to wróciło, bo to była świetna, po prostu to była wyjątkowo fajna książka. Natomiast jeszcze jednej serii wam powiem, Pana Samochodzika. To były książki, tak troszkę może dla, ale też chyba czytałam pewnie w waszym wieku. I to było o takim Panu Tomaszu, który miał samochód zrobiony z Ferrari 410 Super America, przerobiony, znaczy silnik był z tego Ferrari 410, a samochód był takim, wiecie, takim trochę, nie wiem, jeepem czy czymś i wyglądał strasznie i wyglądał po prostu, że 5 zł by się za niego nie dało. I on tym samochodem jeździł po Polsce i był historykiem sztuki. I w różnych miejscach dziwnych się znajdował i pamiętam, też jakby takie, że on tak moim takim zainteresowaniem, taką ciekawość też właśnie takimi przygodami, wiecie, takimi szukaniem skarbu. Jest film Pan Samochodzik i Templariusze, prastary, serial. Pewnie gdzieś można go znaleźć w internecie, ale to też była taka, były książki, także gdybyście chciały pójść moimi śladami, jeśli chodzi o książki, to wam polecam Alfreda Szklackiego i Nienackiego, Pana Samochodzika. No takie są podstawowe. Proszę, proszę, wszystko Pani Kamila ma pod ręką. No widzicie, nawet jest w księgarni, także polecam Wam. A przecież Alfred Szklacki mieszkał w Katowicach, więc rzut beretem. A no proszę bardzo, no. Nie no, w ogóle fajnie. To są takie klimaty, które są nam po prostu bardzo bliskie. Myślę, że też dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi.